dzisiaj otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość. Wypisują nas ze szpitala. Szymek właśnie miał zdjęte szwy, zdjętą tą linię centralną z żyły. A ja mam nowe wyzwanie. Muszę spakować przyczepę, zawieźć ją do domu, przywieźć foteliki, bo nie mamy tutaj fotelika dla Szymona, bo jakoś zabrałem z powrotem do domu, więc muszę to wszystko zrobić. Czeka mnie dzisiaj podróż 90 km do domu i z powrotem. I wychodzimy i wracamy. Cieszymy się bardzo. Już troszeczkę ogarnąłem tą przyczepę, pierzynę zwinąłem. Na czas podróży muszą być roletki podniesione do góry, żeby się nie połamały te haczyki, więc teraz to zrobię. Wszystkie roletki podnoszę. To jest rada od Was. Dziękuję Wam, moi widzowie. Ktoś z Was właśnie mi polecił, żeby zawsze do góry podnosić te rolety. Bo zobaczcie, ta już jest wyłamana i ta tutaj nie trzyma, dlatego trzeba to robić, bo naprawdę te haczyki się wyłamują. A tak przy okazji, ten cały bajzel, który tam miałem w ostatnim dniu, czyli od wczoraj, zasuwałem sobie drzwiami. I zobaczcie, ja nie pomyślałem, że to można wszystko zasłonić, żeby mieć bardzo ładnie ten cały bajzel zasłonięty. Także taki tam magazynek można mieć za zasłoniętymi drzwiami. Ale na czas podróży drzwi muszą być zasunięte i zamknięte haczykiem. Wiecie, wynoszę te wszystkie szklane rzeczy do bagażnika, bo przyczepa nie ma amortyzatorów i tutaj wszystko by mogło popękać i się poczaskać, więc wolę to mieć w samochodzie. To teraz mogę już wyłączyć lodówkę. Daję na zero. Powinien płomyk zgasnąć. Zobaczymy. Tak, płomyk zgasnął, więc lodówka już nie mrozi. Nie wiem, czy ją podtrzymywać jeszcze, a włączymy sobie na wszelki wypadek i na jedyneczkę. Niech jeszcze będzie zimna. I tak, wszystkie rzeczy z lodówki trzeba wyjąć do koszyka i zanieść do samochodu. A teraz Wam coś pokażę, co jestem zaskoczony. Zobaczcie w zamrażarce, ile lodu się zrobiło na tym elemencie. Także zamrażarka też działa. Można sobie nawet chyba lód tutaj do drinków zmrozić. Półeczka do góry. Szybka na dół. Baniak na dół. Zobaczcie, przez jeden dzień cała poszło, no ile? 15 litrów. Woda idzie w przyczepie na maksa. Naprawdę nie sądziłem, że tak szybko woda idzie. Magda pisała nam, że właśnie szybko idzie. I dziękuję, Magdo, teraz już wiem, jak szybko idzie woda. Ale na szczęście jest jej pod dostatkiem, więc zawsze można gdzieś przynieść sobie. Tylko że trzeba latać. Trzeba latać za tą wodą, żeby ciągle była przy umywalce. Teraz zabierzemy gaziki pieprzowe, żeby czasem nie pękły, żeby się tutaj nie rozlały. No i nasz klucz. Z tego klucza jeszcze będę korzystał, bo będę musiał obrócić przyczepę za chwilę. Węża damy sobie na dół. Kolego. Tak będzie bezpieczniej. No i jeszcze kosz muszę wyrzucić. No tak, tylko gdzie go wyrzucić? Widzę, że na przystanku jest tam jeden śmietnik, ale czy ja tam zmieszczę to? Zobaczymy. No i udało się. Duży worek ładnie tam włożyłem do tego kosza, ponieważ można go, jak on jest tak, to można go obrócić do poziomu i wtedy bez problemu duży worek się wkłada. Także wiadereczko do samochodu i pakujemy dalej. Na czas podróży muszę się upewnić, czy jest zakręcone. Trzeba zakręcić. Ok, teraz już nie będzie tutaj pryskać. Trzeba sprawdzić, czy szyberdachy są zamknięte. Ten jest zamknięty, ten jest otwarty. Więc teraz zamykam szyberdach, żeby go czasem podczas podróży nie urwało.
szufladę zamykamy, żeby się nie wysunęła dzyndzelkiem. No i siateczka dla Nadii, muszę gdzieś ją zabezpieczyć, żeby się nie połamała. Może gdzie? Może tu. Tu jest taka długa półka na wylot, więc można tam długie rzeczy powkładać. A tu są jeszcze szklane rzeczy, zobaczcie, tu mam jeszcze szkło, także tą półkę jeszcze muszę ogarnąć. No i jeszcze zbiornik na wodę. Znowu przepełniony. Jak to szybko wszystko się napełnia, masakra. Zobaczcie, skosili mi nawet trawę przed domem, a ja już muszę odjeżdżać. Szkoda, bo tak ładnie się zrobiło. Jednak baniak trzeba składać na samym końcu, bo zawsze trzeba po czymś ręce umyć, po wyrzuceniu śmieci albo po opróżnieniu baniaka z brudną wodą. Więc taką wodę z czystą wodą najlepiej właśnie na końcu sobie złożyć, kiedy już jest po wszystkim. A zbiorniczek sobie włożę pod materac. Tutaj mamy brudne rzeczy. Taki schowek na brudne rzeczy. Przydałby się jakiś kosz na pranie właśnie. A to może potem. Ten baniak tutaj. Zaraz jeszcze tutaj włożę ten z czystą wodą. Ale to tak jak mówię na samym końcu. Zatyczki do szuflady. Najlepiej. Tutaj. Będą na przyszłość. Wiecie, czym się teraz najbardziej stresuję? Bo muszę obrócić przyczepę i podłączyć do samochodu. A tutaj jest dosyć duży ruch, akurat no tego nie widać, akurat jest wolne. Muszę taki moment wybrać, żeby nie było samochodów, bo przyczepa mi zajmie całą ulicę, cały pas, więc muszę uważać, żeby jakiś autobus nie jechał, żeby na mnie nie trąbili. No i teraz to zrobię. Na szczęście mam ten napęd, który mi w tym pomoże. Na początku włączam zasilanie. Zasilanie jest tam jest taki pstryczek. Muszę go podnieść na dół albo do góry. On był cały czas włączony. O kurczę, mam nadzieję, że się nie rozładował. Sprawdzę najpierw, czy napęd chodzi. Dwa razy. Na szczęście działa. Także może cała operacja się powiedzie. Ale najpierw muszę podciągnąć podpory. Teraz muszę przyłożyć wałki do koła. Udało się. Podjechałem. Guziczek wystaje na zielone. To zapięte. Teraz stabilizator dokręcamy. Musi pstryknąć i na dół. I kabel podłączyłem już. Linka zapięta. I teraz kółko do góry. No i oczywiście ręczny. Ręczny na dół. Ja sobie jeszcze blokadę założę, która jest tutaj na stabilizatorze. Tego, żeby nie zgubić, to niech tu leży. Jeszcze ważne, żeby odłączyć wałki od koła, czyli wajcha do góry. Ok, i zdejmujemy. I wszystko. Wyłączamy mover na pilocie. No i jeszcze kluczykiem przy akumulatorze też wyłączymy zasilanie movera. I to wszystko. Zamykam na kluczyk i przyczepa jest podłączona pod samochód i mogę już odjeżdżać. Ostatni raz umyję sobie ręce i chowam baniak.
Dobra. Wszystko gotowe. Przyczepa posprzątana. Ostatecznie wygląda tak. Blacik. Ciekawy jestem, czy ubrania w szafie zostaną w takiej pozycji. Przekonam się, jak dojadę. No i jeszcze trzeba założyć lusterka w samochodzie, ale najpierw sprawdzę światła, czy działają. Odpalę silnik. Włączę awaryjne i światełka. Obrysy świecą. Światła też świecą. No nie wiem, ile mi to zajęło. Dobre z pół godziny albo 40 minut. Lodóweczka się świeci, na jedyneczce będzie nadal mrozić. Trzeba sprawdzić jeszcze, czy są pozamykane okna przed podróżą, żeby wiatr nie urwał. Te są pozamykane, tamte też, te też i te też. Dobrze, tutaj możemy ładowanie akumulatora włączyć, czyli car battery. Wtedy będzie ładowany, widzicie? Już jest słabiutki. Trzeba podładować. Lodówkę zamykamy tym gwoździem, żeby się nie otworzyła. No i dobrze, jedziemy do domu. Wychodzę z przyczepy. Teraz, żeby mnie ktoś nie zabił znowu. O, ktoś jedzie. Ale to nic. Na czas podróży zamykam przyczepę, żeby mi się jakiś uchodźca nie władował. Dobrze, byłem ostatni raz u Kasi. Jadę do domu rozpakować przyczepę. Nie wiem teraz, jak zawrócić, bo muszę jechać w tamtą stronę. Chyba złamię przepis i przejadę przez podwójną ciągłą, bo tu jest akurat trochę szeroko, więc a tam już się zwęża droga. Dobra, będzie trzeba na podwójnej ciągłej to zrobić. To jedziemy na podwójnej ciągłej. Jestem ustawiony. Mam nadzieję, że policja nigdzie nie stała i mnie nie widzieli. Papa, miejscówka, byłaś fajna. I skręcamy na Wrocław. Właśnie się poczułem jak kierowca tira, który musi uważać na gałęzie. Przyczepą zahaczyłem jakąś gałąź i liście. Nawet tak długo jechałem i szeleściały tam liście. I jadę sobie za tirem drogą krajową. Wiecie, co jest najciekawsze? Że z przyczepą można w Polsce jeździć 70 na godzinę, ale za mną jedzie drugi tir i on się zabiera do wyprzedzania. Nie chcę tutaj narażać nikogo na niebezpieczeństwo, więc nie wiem, czemu te przepisy są takie. Powinno być tak samo jak dla tirów z przyczepą, że mogę jechać 90. Wtedy nie narażałbym nikogo na niebezpieczeństwo, na to, że tir będzie musiał mnie wyprzedzać. No jadę teraz sobie prawie 90 za tym tirem przede mną. No i tak jest dobrze. Myślę, że jakby jakiś minister pomyślał nad zmianą przepisów, to by było całkiem nieźle. Szymuś wróci do domu i będziemy musieli kupować takie specjalne worki. Jeden worek kosztuje 15 do 20 zł. Jeden worek. Gadaliśmy tam z sąsiadami, którzy mają ten sam problem z dzieckiem. I takich worków czasem, jak dziecko ma jakąś biegunkę albo jakieś rozwolnienie, to 3 dziennie idą. Te worki się odklejają. Także jak tak pytaliśmy, to około 600 zł miesięcznie wydatek na obsługę Szymona będzie szło. Trzeba będzie się wziąć ostro za biznes. Fajne jest to, że jak się ma własną firmę, to zarobki wahają się proporcjonalnie od twojego wkładu w firmę. A jakbym miał teraz szefa i bym poszedł do szefa pracując na etacie i poprosił szefa, czy mi da 600 zł podwyżki, no to prawdopodobnie by mi nie dał. A jak masz własną firmę, to od ciebie zależy, ile zarabiasz. Po prostu będę musiał się bardziej wziąć za robotę i zarobić te pieniążki. I tak będę musiał zrobić.
jeśli chodzi o manewrowanie z przyczepą, to już naprawiam takie wprawy, że wszystkie zakręty czy ronda nadrzucam się. Nadrzucam się na każdych zakrętach. Robię to już podświadomie. Na początku było ciężko, trzeba było pamiętać, żeby nie zaryć jakiegoś chodnika, ale teraz już weszło w podświadomość i naprawdę przyjemnie się jeździ, już nie trzeba o tym myśleć. A jeżdżę już z przyczepą może z miesiąc, półtora, coś takiego. A najszybszym sposobem, żeby zarobić kilka stówek w firmie, jest ulepszenie marketingu i reklamy. Więc jeżeli masz firmę i zajmiesz się tylko ulepszeniem marketingu i reklamy w swojej firmie, to kilka dodatkowych stówek można zawsze zarobić. I dojechałem do domu, ale się cieszę. Teraz coś zjem i wracam z powrotem do Poznania. Mój kochany dom, dzień dobry. Jak ja za tobą tęskniłem. Jaka tu przestrzeń, teraz jak widzę, jestem jak normalnie w jakiejś willi. A to taki mały domek, 120 metrów. Ojejka, nareszcie. Ten zapach. W przyczepie inaczej jest. W przyczepie inaczej pachnie, a w domu to w domu. To jest specyficzne środowisko, za którym się tęskni. A teraz wam pokażę w przyczepie. No, standardowo się materace poprzewracały. Standardowo się wypięła kratka od... O, ale niestandardowo się nie urwały kółeczka. Jedno się urwało. Później będę poprawiał, ale chcę zobaczyć w szafie. No, tak jak podejrzewałem, wieszaki zleciały, więc za bardzo nie można mieć ubrań powieszonych na belce i jechać, bo po prostu one spadują. Ale jak widać, tutaj dwie zostały. Nie, jeden wieszak spadł, a dwa zostały. Tak to wygląda. Dobrze, wypakowałem tam suszarkę, która była za drzwiami. Tutaj mogę teraz ładnie wszystko poprawić. I wszystko. Jestem u babci i u dziadusia. Wziąłem fotelik, jeden taki, gdyby Szymon chciał siedzieć, a drugi taki, gdyby chciał leżeć. Zobaczymy, jak mu będzie wygodniej. No i co? Wsiadam i jadę do Poznania. Odkryłem fajny patent. Można wziąć tą kamerkę GoPro Hero do buzi i nagrywać, trzymając ją zębami. Zobacz, jak to wygląda. A ten patent zaciągnąłem od surferów, bo wiecie, jak oni na tych falach ślizgają się na tych deskach, to właśnie GoPro Hero trzymają sobie w zębach i jadą po tych falach i to jest piękne. Ten patent jest od nich. Kupiłem bombonierki dla personelu, świetną robotę zrobili. Trzeba im podziękować ładnie. I już teraz to już prosto do Poznania. Wracamy do domu! Szymi siedzi w foteliku, hurra! No, chcę dotknąć kamery, te rączki takie fajne. Tak, jaka radość! Do domku! I jesteśmy już w domu, rozpakowaliśmy wszystkie bagaże. Teraz trzeba wszystko porozkładać do szafek. Uprzątnąć to. Szymuś się cieszy, bo jest w domu w końcu. Już nie musi w tym pokoiku malutkim siedzieć, nie? Szymek, ty tydzień temu na Ojomie wylądowałeś, a teraz już raczkujesz. Jak gdyby nigdy nic. Jesteś niesamowity. Także my pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy za oglądanie tego vloga. Do zobaczenia w następnym. Właśnie kończę montować vloga i staję na głowie, żeby spełnić obietnicę, a mianowicie obiecałem kilku osobom, że ich pozdrowię, więc pozdrawiam Łukasza, Justynę i Antosię, ich córkę. Chciał siedzieć, a drugi? I jeszcze Karola pozdrawiam, bo też obiecałem, więc pozdrawiam was. Trzymajcie się, Szymoś jest ze mną, dobrze się bawimy.